Siemanko wszystkim. Zobaczcie sobie, że jakieś godzinkę temu zadzwoniła do mnie dziewczyna z informacją, iż dostałem już przesyłkę z Allegro, na którą bardzo długo czekałem. A jaka to przesyłka, to za chwilę się dowiecie. Powiem szczerze, że już nie mogłem się doczekać, kiedy przyjdzie. O, dobra, czas rozpakować przesyłeczkę. Więc tak, zaczynamy od rozcięcia, wiadomo. Mam nadzieję, że nic tutaj nie poharatam. Już dłuższą chwilę zastanawiam się nad zakupem tej oto rzeczy. Jest to bardzo przydatne, szczególnie do fotografowania akurat zwierząt. Zapewne już wielu z Was ma to. Ja się grubo zastanawiałem i jednak okazało się, że uzbierałem parę złotych. Wszedłem na Allegro i oczekiwanie. A o czym tu mowa, to właśnie o tym. Jest to lens OAK. No nic, no. Ja się tu rozetnijmy jakąś fajną taśmę stojącą. Tu jakaś instrukcja obsługi. No powiem szczerze, że nie jest to tania rzecz. A no za takie coś, bo to jest zaledwie kilka elementów, tak to wygląda. Jeszcze raz na obiektywie, zaraz sobie to na Sigmę założę. No, fajnie to wygląda, wszystko ładnie, pięknie, tylko ciekawy jestem, na jak długo to wytrzymuje. Ponoć jest to jakaś pianka neoprenowa, czy guma, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie wygląda to fajnie. Więc tak, najpierw sobie założymy to na osłonę. Mam nadzieję, że to w miarę łatwo się zakłada. Jednak nie do końca. Dopiero jak się założy, to fajnie to wygląda. No. Jest co szarpać. Może troszeczkę przyspieszymy ten film. Będziemy tutaj się zbytnio męczyć z tymi elementami. O. Tak to się prezentuje. No powiem szczerze, że nie jest to łatwe do założenia. Tym bardziej, że robiłem to pierwszy raz. Było tutaj bardzo dużo takich, że tak powiem, moich błędów. No wygląda to fajnie. Sami ocencie. Jeszcze tylko kilka poprawek po obracaniu tej taśmy. I myślę, że będzie wszystko jak trzeba.
Dobra, to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jak jakieś coś będę kupował jeszcze, to ewentualnie unboxing zrobię Wam. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia. Do następnego unboxingu. Hej!